Sprawdziliśmy to już z powodzeniem w haciendzie Casablanca. Chwileczkę, pan Olivares. Zaskoczył panią mój widok. Pan Olivares jest znawczyni kawy, której udało się podwyższyć cenę kawy na rynkach zagranicznych. Teraz ratuje producentów krajowych. Tak samo ratowała Casablancę, ale zapomniała, że to moja hacienda. Diego, daj spokój. Ona wykonuje swoją pracę. Mówiłem, żeby się nie wtrącał. Ona potraktowała mnie o wiele gorzej. Jej nie oszukałem dla stanowiska w związku. Nikogo nie zdradziłem. Niech pan stąd wyjdzie. Prosisz mnie o to? Mam wyjść? Zaplanowałaś to wszystko, poczynając od mojej hacjendy. Mam prawo powiedzieć tym ludziom, co o tym myślę. Zacznę od tego, jak straciłem hacjendę. A może od tego, jak obiecała mi, że będziemy razem pracować, pobierzemy się, aż w końcu mnie rzuciła. Diego! Źle się czujesz, wyjdź. Czego się boisz? Że członkowie związku zobaczą, co się ze mną stało? I że potem nie uwierzą w wasz plan? Albo poznają prawdziwą twarz Eleny Olivares? Uspokój się. Nie mów tak o panomie. Przypominam też, że sam zaproponowałeś swoją haciendę, zwracając się o pomoc do związku. Nigdy o nic nie prosiłem. Przecież miałem przy sobie idealną kobietę. Geniusza, który znał rozwiązanie każdego problemu. Nie ma pan prawa przychodzić tu i co? Nie mogę się odezwać do szanownego gremium, który uważa, że wszystko wie o kawie? Oczywiście, bo ja niczego nie udaję. Zastosowałaś swój plan w mojej haciendzie. Promowaliście kawę Casablanca. A teraz nie chcę, żebyście wykorzystywali nazwę mojej haciendy i mojej kawy. Nie chcę, żebyście posługiwali się mną, żeby coś na tym zyskać. Uspokój się. Niczego nie zyskasz, obrażając Palomę. Racja. Ja na pewno nic nie zyskam. Za to ty, owszem. Pozwól mi się ośmieszyć. Wtedy będziesz górą. I to ty dostaniesz główną nagrodę za swój upór i wytrwałość. Ale uważaj. Ożeń się z nią szybko, żeby i ciebie nie rzuciła i nie powiedziała, jak bardzo jej przykro, że przez nią cierpisz i że zrobiła z ciebie idiotę. Tak do mnie napisałaś. Dość. Nie pozwolę się obrażać. To zebranie w interesach, a nie bar. Proszę wyjść. Jasne. Nie zauważyłem, że wy tu rozmawiacie, a my, hodowcy kawy, płacimy za wasze wynagrodzenie. Pani też. Ma pan rację, płaci pan na mnie, ale zasłużyłam na każdy grosz, który dostaję. Nigdy nie dostałam nic za darmo. Zabawne. Proponowałem pani małżeństwo. Dom, utrzymanie. Ale to za mało, prawda? Przepraszam. Ale i tak mogę powiedzieć, że panią utrzymuję, skoro ułożę na pani pensję.
Mam rację? Odpowiedz. Żal mi pana. Umie pan działać tylko pod wpływem agresji i siłowo załatwiać wszystkie sprawy. Obrażać i obwiniać wszystkich wokół. Nic ani nikt pana nie obchodzi. Byle tylko skrzywdzić czy zadać ból i cierpienie. Po co to przedstawienie? Chce pan, żeby ci ludzie panu współczuli? Niech pan nie wierzy, że Casablanca jest pępkiem świata. Że związek przestanie pracować tylko dlatego, że pan odejdzie. Nie pracujemy tylko z pańską kawą. Mamy wielu producentów. Każdy z nich broni swojej ziemi i zbiorów. Oni mają godność i potrafią ciężko pracować. Dla nich warto coś zrobić. Pomóc im. Od kiedy nie jestem dla siebie nic wart? Porozmawiajmy o tym. Dość. Elena, to nie cerk. Wystarczy. Załatwiajcie swoje sprawy na zewnątrz. Ja już wszystko powiedziałem. Nie podoba mi się tylko to, że Elena Olivares udaje zapracowaną kobietę interesów. Jest fałszywa i nieszczera, kiedy mówi o solidarności, wspólnym wysiłku i miłości do ziemi. Nie mogę znieść tej farsy. Wystarczy. Zamilcz. Wyrzucisz mnie? A może ktoś inny? Marta, wezwij policję. Tego chciałaś? Podoba ci się to? A może ty tego chciałeś? Marta, wezwij policję.